to jest, ja myślę, było bardzo dobrze, a nie wiem, 25 minut. Mamy mała rotacja, mamy problemy, nie mamy kapitana Leszczaka, dzisiaj nie mamy Surmiaka i ja myślę, moi zawodnicy, kiedy mają energię, kiedy mają fresh, były bardzo dobry. Dzisiaj 20-25 minut, top level i my byliśmy blisko, 2-2, 2-3. Ja myślę, jeśli koniec pierwsza połowa była 2-3 lub 3-3, to my mamy dużo energii i dużo confident dla druga połowa. Ale jest ciężko, oni mają 10-12 bardzo dobrych zawodników i oni dzisiaj mogą mieć samo taki rytm, wszystkie 40 minut, my dzisiaj nie możemy, ale to jest tak, gratulacje dla mojej zawodnicy, 100% dali i bardzo gratulacje dla Piast. Oni mają teraz 1-0 i idziemy sobota u Piast, wygramy meczu i to jest 1-1 i trzeci mecz niedziela u Piastu i to jest to, nie jest koniec sezona i mamy szansę i idziemy wygrać u Piast. Myślę, że pierwsza połowa w naszym wykonaniu była bardzo dobra, tak, mogę śmiało powiedzieć, że była bardzo dobra, gdzieś tam ten mecz był na styku. Na pewno kontrowersja w tej sytuacji, gdzie był faul i potem tracimy bramkę na 4-2. Tak, a na drugą połowę po prostu brakło nam sił, ale też nie ma się co tłumaczyć. Skupiamy się już na kolejnym meczu, przygotowujemy się na sobotę, bo jest rewanż i być może jeszcze trzeci mecz w niedzielę. We are better, we deserve the win, but this is not finished. This is a match with two halves or maybe three. We hope not. We hope that Saturday can win again. Dzisiaj byliśmy lepsi, zasłużyliśmy na zwycięstwo, ale to jeszcze nie koniec. To mecz z dwiema lub nawet trzema połówkami. Mamy nadzieję, że w sobotę znowu zdołamy wygrać. Czasami nie podoba mi się to, co widzę. Zawsze mówię moim zawodnikom, że nie lubię, kiedy symulują faule. Cenię sobie dobre nastawienie do meczu, lubię walkę i oczywiście dobry futsal. Dzisiaj, kiedy obserwowałem mecz z ławki, miałem wrażenie, jakbym patrzył na basen. Nie podoba mi się to. Tutaj gramy w futsal, a nie pływamy. Dzisiaj mamy some players here that sometimes this field for me when I was there, it seems like a swimming pool, you know? And I don't like this. We're playing futsal, we're not swimming. It's very different. Na pewno cieszy nas to, że wykonaliśmy pierwszy krok ku półfinałowi. Wynik 8-2 moim zdaniem nie za bardzo odzwierciedla, co się działo na boisku, bo aż takiej przewagi nie mieliśmy, ale w drugiej połowie wypunktowaliśmy Bochnię. Nas było więcej, graliśmy na większą ilość zawodników i mieliśmy tych sił dużo więcej niż Bochnia. Ale trochę nas martwi, bo były takie momenty, gdzie Bochnia nas cisnęła, miała przewagę i na to musimy wrócić w drugim meczu. Ale mam nadzieję, że w sobotę już zakończymy tę rywalizację.